Tak dochodzimy do końca powstania, decyzji o kapitulacji. Wychodzimy, zdajemy broń na placu Narutowicza. No ja ten swój pistolet Walter z tą kościaną rączką nie oddaję, a zakupuję go w piwnicy domu na Chmielnej 28, w takim dobrze zabezpieczonym, w takiej skrzyneczce, no, która zresztą później odkopałem. Ale jest problem iść czy nie iść do niewoli, a w każdym razie problem ucieczki z niewoli. W regulaminie wojskowym jest, żołnierskim jest wyraźnie napisane. Żołnierz, który dostaje się do niewoli, powinien dołożyć wszelkich starań, żeby z niewoli uciec. Decydujemy się uciekać, czwórka. Dowódca, biskup i dwóch braci Skrobików. Myśmy czwórkę, decydujemy się uciekać. Są różne koncepcje. Jedna koncepcja, że w pociągu, prawda, odbicie tam podlogi i zeskoczenie, prawda, na tory. No, różne koncepcje. Idziemy, zdaliśmy broń na ulicy, na placu Narutowicza i idziemy do Użarowa. Wychodzimy z miasta, jesteśmy pod konwojem, ale idziemy jedną stroną drogi, a drugą stroną drogi jest normalny ruch. Prawda, gdzieś furmanki jadą, ludzie idą, prawda, my jesteśmy pod strażą. No i pod Użarowem właśnie patrzymy, a tu jest taka sytuacja, jest żywopłot nie za wysoki i ja od razu mówię do biskupa, skaczemy. No iśmy się przeskoczyli przez ten żywopłot. Ja skoczyłem, on, położyliśmy się na ziemię i nikt nas nie zauważył. No, otwierają się drzwi, ktoś do nas tak wzywa, my tak czołgając się wpadamy do tego domu, okazuje się, że dom dróżnika. I w tym momencie kapitan, porucznik, biskup mówi, dobrze, ale ojej, ja zostawiłem wszystkie dokumenty tatkowi Konopackiemu, swoją taką torbę z dokumentami. W tej chwili jestem bez dokumentu, bo nam rozdano, oddano nam te przechowywane przez całe powstanie kenkarty. No na to drużnik mówi, nie ma problemu, ja mam rower. Mówi, proszę pana, pan, no już żeśmy się przecież rozmundurowali. Zdejmie pan opaskę tylko, prawda, no i wsiądzie pan na rower. Dogoni pan i może pan zabrać. No ja wsiadłem na rower, dogoniłem. Równolegle z nimi oni idą, prawda, pod konwojem, jadę rowerem. No i mówię, oddajcie tą torbę biskupa. Oni mi dają, mówię, co tu, uciekłeś już? Ja mówię, tak, no uciekajcie. No i w tym momencie strażnik, ktoś jedzie i rozmawia z tymi konwojentami, tam coś zagadał, tam halczy coś, ja zawróciłem rowerem, no i wróciłem. No następnego dnia poradził nam ten dróżnik, są wozy z węglem jadą do Bolonia. Niemcy pozwalali tam rekwirować węgiel, który był w Warszawie, a biskup miał pod Boloniami, miał tam jakichś znajomych, więc tamśmy do nich dotarli, przez nich do komendanta AK i on powiedział, że absolutnie tu nie możecie zostać. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, tu jest w tej chwili dość silna Armia Ludowa, która donosi na nas, jak zobaczą dwóch młodych ludzi, no to łatwo się domyśle, to do powstańcy i gestapo was złapie, ale my wam załatwimy dokumenty niemieckie, tak żebyście mogli pojechać gdzieś tam w Kieleckie, tam jest partyzantka. I dostaliśmy dokumenty, mianowicie, że jedziemy wojskowe, komendantury wojskowej, oczywiście z tymi, z GAPO, to z tym orłem niemieckim, Hakenkreuzem, że on i ja, prawda, imiennie udajemy się do Kielc w sprawie budowy fortyfikacji, prawda. No i w ten sposób się pociągiem dojechali. No, biskup zatrzymał się w Secyminie, tam jego wujek był księdzem, ja sam dojechałem do Kielc. No, stamtąd akurat mój wujek był w Maleszowie pod Kielcami, akurat miałem tam adres na znajomego, bo akurat przyjechał wozem ktoś tam z Maleszowa, przyniósł mnie do wujka. Wujek mnie skontaktował z miejscowym oddziałem partyzanckim, to był Barabasz.
No i oni już od razu mi powiedzieli, ja miałem zresztą ze sobą swoją legitymację i zaświadczenia o odznaczeniach w bucie, no więc pokazałem to, przyjęli mnie tam z wielkimi honorami, ja dostałem ostatnim rozkazem, dostałem awans na podporucznika, więc mnie tam przyjęli bardzo serdecznie, śmy tam troszkę popili, wspomniałem, opowiadałem im o powstaniu i powiedzieli, damy panu kontakt na Kraków, bo pan tutaj w partyzance pan nigdy nie był, a poza tym my jednak w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że część zdemobilizowaliśmy, no potem nie wiadomo jak to będzie, jak wkroczy Armia Radziecka, prawda? I przyjechałem do Krakowa, zameldowałem się, w Krakowie mi dano mi, prawda, nowy dowód osobisty, tam parę groszy, prawda, na urządzenie się, na przeżycie. No, zamieszkałem w takiej mojej powinowatej mojej, to znaczy pasierbicy mojego stryja, która tam mieszkała. Potem ściągnąłem matkę, no i raz w tygodniu meldowałem się, miałem spotkania na starym rynku, prawda, no, meldunki o sytuacji, no i czekanie. No i wreszcie, to chyba 19 stycznia, spotkanie, czytają mi rozkaz generała Niedźwiadka, Kulickiego, rozwiązanie Armii Krajowej, jednocześnie rozkaz, że w przypadku aresztowania nie ujawniać, że się było w Armii Krajowej, nie podawać żadnego przebiegu służby. Koniec. Ja w ten czas wstępuję na Uniwersytet Jagielloński, na Wydział Prawa, bo studiowałem w Warszawie. Mam możliwość zdania jeszcze paru egzaminów, tak żeby zaliczyć drugi rok. No i oczywiście bardzo ciężka sytuacja. Dostajemy mieszkanie po niemiecku, pokój z kuchnią, z matką. Jakoś się tam lokujemy. Ciężka sytuacja materialna nasza, bo jest nic nie można kupić. Rodziny mieszkający tam krakowskie miały jakieś tam zapasy. No jakoś tam przeżyli, no jest 9 marca, ja mam mieć egzamin z prawa międzynarodowego, z tym, że mam egzamin mieć w mieszkaniu profesora. Idę do niego, żona mówi, że niestety profesora dzisiaj nie ma, bo przyjechała jakaś delegacja, on pojechał do Święcimia. No więc ja wracam w dłuższą drogę przez Plac Mariacki, przechodzę przez Plac Mariacki i spotykam raptem matkę mego kolegi, który z Żoliborza. No i ona mówi, tak, czy pan nie wie, co z moim synem, bo ja nie mam żadnych wiadomości. No mówi, może pan mnie odprowadzi, ja mieszkam na Grodzkiej i tak sobie rozmawiamy. I ona mówi, wie pan, że aresztuję Jakowców? Wie pan, niech pan będzie ostrożny, niech pan się nigdzie nie ujawnia, wie pan, bo tutaj... Ja mówię, no to ja tu nie jestem zagrożony, bo ja nie jestem stąd, z Krakowa, prawda? Moje kontakty w Krakowie były przecież parę miesięcy i były bardzo krótkie. No i mówię, no świetnie, no to do zobaczenia, prawda, dziękuję, że pan mnie odprowadził, odchodzi. W tym momencie podchodzi do mnie dwóch NKWD-zistów, żołnierzy. No, prawierka dokumentów. A ja na co pecha nie miałem ze sobą kękarty, dlatego że można było wymienić 500 złotych tak zwanych mlynarek na 500 złotych nowych, dając kękartę i oni wycinana była ta gapa, ten orzeł niemiecki. I ja tam komuś ze znajomych dałem, żeby mi to załatwił w banku, a sam miałem tylko chyba legitymację tą uniwersytecką i miałem przedwojenny dowód osobisty. I oni mówią, a kękarty u was nie? A no to wy Volkszeit. Ja mówię, ja Volkszeit. A mówię, to pójdziemy na prawierkę na komendę. No i idę, i tak mnie zagadują. A ta kobieta to kto, a tego? Ja tak po pewnym myślę, no ona mi ostrzegła, czy to nie jest jednak, trzeba jednak uciekać. Udało mi się Niemcom. No i tak się rozglądam. Tam było koło kościoła z Franciszkanów, był taki mały murek, można było tam przeskoczyć, a tam dalej te zabudowania Franciszkanów dobrze znałem. A patrzę, a za mną idzie trzeci z pepeszo prosto w moje plecy. No to myślę sobie koniec. No przyprowadzili mnie na komendę, tam spędziłem noc i następnego dnia rano na podwórku samochód ciężarowy, sześciu żołnierzy, mnie jednego, sześciu tego, przywieźli na Montelupich, więzienie Montelupich. No i tam pierwsza rzecz, prawda, powierka, zdjęcie sznurowadeł, pas, prawda, oddanie pasu. No i potem, prawda, ta pierwsza taka
bardzo poniżająca czynność, zdjęcie spodni, no i rozebranie się tak do naga, no i wchodzi jakaś taka straszna kabudziska, taka starsza, straszna baba i mówiąc, ja tak no, czuję się zawstydzony w stosunku do niej, mówi, no nie roszesz i schyl się, Marmion, no i patrzy, czy ja czegoś nie mam schowanego, prawda, w odbytnicy. To było takie pierwsze straszne upokorzenie, no potem spodnie nakładamy i wychodzę, wprowadzają mnie do sali, siedzi taki duży stół, siedzi 7 oficerów. Po środku siedzi, widzę, major. Krzesło. Ja wchodzę, a mówię, zdrastwujcie, porucznik wypadł. No, pażausta, sadzicie, siadajcie tak po rosyjsku i po polsku. Ja stoję. No, mówię, porucznik wypadł. Siadajcie. Ja stoję. No, siadajcie. Ja tak się oglądam. Mówię, a czego wy szukacie? Ja mówię, ja szukam tego porucznika wypada, który ma siadać. Ha, no jak to? To przecież wy. Ja mówię, ja? Skąd? Porucznik? Jak ja mógł być porucznikiem w moim wieku przecież? I gdzie porucznik? Przecież Armia Polska już nie istniała od 1939 roku. No siadajcie. No ja siadam, za mną staje strażnik. No i on mówi, no to хорошо, mówi, to wy tam wiecie i wychodzi. No, zostaje tych 6 oficerów. Tak, no to życiorys od 1 września 1939 roku. Więc ja opowiadam, prawda, no i potem powstanie, gdzieście walczyli. Ja mówię, nigdzie nie walczyłem w czasie powstania, potem w piwnicy, prawda. Potem, prawda, z matką wyszedłem, no, przyjechałem tutaj do Krakowa, tutaj mieszkam, prawda, u swojej tam powinowatej. No, chodzę na uniwersytet, prawda. No, хорошо, dobrze. No to jeszcze raz powtarzajcie. No i coś tam znaleźli, że no tak, ale poprzednio powiedzieliście tam inną datę i tak. No potem znowu jeszcze raz, no i potem, no dobrze, to teraz powiedzcie mi, dobrze, a kiedy to, a kiedy wstąpiliście do Armii Krajowej? Ja mówię, nie, nigdy nie wstąpiłem do Armii Krajowej. Przy czym są 2 silne reflektory bardzo blisko, prosto w oczy, także ja tych oficerów słabo widzę, oni się zmieniają. Ktoś wychodzi, potem nowy przychodzi, popijają sobie coś tam, prawda. Wszyscy są świetnie umundurowani, mają piękne mundury, prawda, eleganckie. Potem zresztą zauważyłem, że wszyscy mają manicure, mają malowane, że tak powiem, paznokcie bezbarwnym lakierem. To jest elita, prawda. Szczerze, niektórzy mówią rosyjsko-polskim, a niektórzy mówią po polsku z akcentem rosyjskim. Także ja dobrze rozumiem, no bo ja spędzałem zawsze wakacje w majątku mojego wujka Władysława Dzisztora nad granicą sowiecką, gdzie ludność miejscowa była białoruska, no i to byłem usłuchany z białoruskim. Białoruski jest już bliski rosyjskiemu, także ja dość dobrze rozumiałem to, co oni mi mówią. No i gdzieś tak już po półtorej godziny, no przecież zapuchły mi oczy, także miałem już tak, nie mogłem patrzeć, prawda. Poza tym no, czułem się osłabiony, bo w ogóle nic nie jadłem, od nic mi nie dano jeść od poprzedniego dnia, prawda. No ale ten stół, ja tak troszkę głowę opuszczałem, to ten stół mi tak podnosił tą głowę. No i to i cały czas z uporem, prawda, żebym powtarzał, że ja byłem w Armii Krajowej, dlaczego ja nie tego, że jest jedyna szansa, żebym mnie tam ujawnił. No takie nudy strasznie, ale strasznie męczące. I to trwało, tak jak potem wyliczyłem, chyba jakieś 6-7 godzin. No i wreszcie wchodzi jakiś oficer i nie siada, staje i mówi, panie poruczniku, wypadł. Żałuję, że nie jest pan człowiekiem honoru. Pan jako oficer Armii Krajowej, pan nie chce ujawnić tego, że pan jest oficerem. Nie ma pan honoru oficerskiego. A ja panu powiem, że dnia 23 września 1944 roku na ulicy Kredytowej 3 w budynku gazowni miejskiej spotkał się pan z generałem Borem Komorowskim. Generał Borem Komorowski odznaczył pana najwyższym odznaczeniem wojskowym polskim i pan zadał mu następujące 3 pytania. I cytuję mnie te wszystkie pytania. Ja teraz uświadamiam sobie, że oni wszystko wiedzą.
się zrywam z tego krzesła i mówię, bujda, ja nigdy nie znam żadnego bura, nikogo. No i w ten czas ten strażnik z tyłu mi tym kątem ręki mnie uderzył w szyję i straciłem przytomność.